Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym przewodniku naszego autorstwa. Tym razem zabieramy Was do magicznego miasta nad Wełtawą, do miasta, które rokrocznie gości blisko 4 miliony turystów. Największy zamek średniowieczny na świecie, most Karola, wzgórze Petrin, to tylko kilka atrakcji, którymi szczyci się to jakże interesujące miasto. A zatem już teraz zapraszam na podbój Pragi. Stare Miasto to historyczne centrum Pragi, które pełniło funkcję traktatu królewskiego. To właśnie tutaj monarchowie prezentowali się tłumom w mieście. Centrum rozciąga się na zakolu Wełtawy aż do końca ulicy Celtyckiej na wschodzie. To właśnie tutaj znajdziemy główne atrakcje Pragi, dlatego już teraz zapraszam Was do samego ścisłego centrum Pragi. Który stanowi tutaj towarzyskie centrum miasta. Rynek powstał w XI wieku jako miejski plac targowy i zwany był po prostu Wielkim Placem. Zaszczytne miano rynku został dopiero w 1895 roku. Plac był najbardziej reprezentacyjnym miejscem w mieście i zachęcał bogatych mieszkańców do wznoszenia tu swoich kamienic, kościołów. Szczególnie na uwagę zasługuje Kościół Tyński wraz z pięknymi iglicami, które są bez wątpienia wizytówką rozpoznawczą miasta. Oczywiście o wszystkich miejscach wartych uwagi w okolicy rynku opowiem Wam za chwileczkę. Spójrzmy jednak najpierw na wideo z samego rynku w centrum Pragi. Kościół Tyński to obok mostu Karola najbardziej charakterystyczny element panoramy Pragi. Budowę kościoła rozpoczęto w 1365 roku, natomiast jego słynne wieże, które z powodu wojen husyckich ukończono dopiero około 150 lat później, są one jednak nieodłącznym elementem Starego Miasta. Wewnątrz kościoła natomiast można zobaczyć większość dekoracji z okresu XV wieku z gotycką kamienną amboną i figurkami Jana, Maryi Dziewicy oraz Madonny z Dzieciątkiem, z czego wiek tej ostatniej określa się na ponad 500 lat. A zatem zapraszam już teraz, odkryjmy razem wnętrza kościoła, zobaczmy co kryją w sobie.
Dwór Tyński był w średniowieczu miejscem postoju zagranicznych kupców. Kupcy, którzy podróżowali przez Pragę, musieli się na nim zatrzymać minimum 3 dni i sprzedawać swoje towary praskim kupcom. Wolno im było opuścić dwór, jednak dopiero po 3 dniach. Zostały odkryte archeologiczne znaleziska greckich i perskich monet, a to świadczy z kolei o tym, że ów dwór był skrzyżowaniem szlaków handlowych. Dwór Tyński był na pewno najciekawszym miejscem Pragi, gdyż od samego rana rozbrzmiewały tu pokrzykiwania kupców, wieczorami natomiast odbywały się huczne, zakrapiane imprezy. Nie zapominajmy także o legendach, w tym także o jednej, która jest ściśle związana z Tyńskim dworem. Opowiada ona o kupcu pochodzenia tureckiego, który był przystojny i bogaty, a który zakochał się w córce właściciela oberży. Niestety niecierpiące zwłoki sprawy handlowe zmusiły go, aby wrócił do swojej ojczyzny. Czas płynął, niestety dziewczyna zapomniała o danym słowie i wyszła za mąż za innego. Po kilku długich latach kupiec turecki wrócił i w szale złości zabił kochaną. Legenda głosi także, że ponoć do tej pory jej duch z uciętą głową pojawia się od czasu do czasu w tyńskich piwnicach. Oczywiście nie zamierzamy podążać tymi śladami, pokażemy Wam natomiast wszystko inne, wszystko co warto zobaczyć na dworze tyńskim i w jego okolicy. Zegar Orloj to największa atrakcja ratusza staromiejskiego. Jest to najstarszy tego typu zegar w Europie. Zegar składa się niejako z 3 części. Z mechanizmu figurkowego, tarczy oraz kalendarium. Mechanizm figurkowy zapewnia zebranemu tłumowi co godzinę krótkie przedstawienie. Śmierć jedną ręką podnosi, pociąga sznur dzwonka. Drugą podnosi zegar piaskowy. Turek natomiast kręci w geście protestu głową. W tym samym czasie w okienkach w górnej części zegara odbywa się procesja 12 apostołów. A wszystkiemu temu przyglądają się próżność i chciwość. I pomyśleć tylko, że to widowisko powtarza się z niewielkimi przerwami od blisko 5 wieków, więc jest to atrakcja, która zasługuje na uznanie.
Na rynku staromiejskim znajduje się także Pałac Golz. Jest to najpiękniejsza budowla rokokowa w Pradze, pochodząca z 1755 roku. Do pałacu z prawej strony przylega kamienica numer 13, zwana oczywiście domem pod kamiennym dzwonem. Dwie następne to budynki dawnej szkoły tyńskiej oraz pod numerem 20 znajdziemy dom pod białym jednorożcem. Zachodnią część rynku natomiast zajmuje ratusz staromiejski ze słynnym zegarem, o którym wspominaliśmy niedawno, oraz sąsiadujące z nim domem pod minutką, gdzie przez jakiś czas mieszkał Franz Kafka. Spójrzmy na wideo z tej części rynku. Najstarszy i najbardziej rozpoznawalny most w stolicy Czech łączy Stare Miasto z dzielnicą Mała Strana. Budowla została wzniesiona na zlecenie ówczesnego króla Karola IV. Zastąpiła ona wówczas zniszczony przez powódź most Judyty pochodzący z XII wieku. Aż do roku 1741 roku most Karola był jedynym połączeniem pomiędzy Starym Miastem a dzielnicą Mała Strana. Wejścia od strony Starego Miasta strzeże staromiejska wieża mostowa, uważana za jedną z najpiękniejszych tego typu budowli na świecie. Warto wspiąć się na samą górę, skąd można podziwiać panoramę Złotej Pragi, a także cały most Karola w pełnej okazałości. Plac Wacława powstał w 1348 roku. Na początku był on nazwany Końskim Placem. W późniejszych czasach paleta towarów została rozszerzona, a na dzisiejszym placu można zobaczyć piękne i okazałe domy mieszczańskie. To właśnie tutaj powstał pierwszy teatr czeski. Na tym placu także ogłoszono koniec II wojny światowej. Jednym z najbardziej znanych miejsc na placu jest rzeźba Wacława, patrona ziem czeskich, którą oczywiście trzeba zobaczyć. Obecnie to miejsce jest traktowane jako punkt orientacyjny, a także jako miejsce spotkań mieszkańców. Znajdziemy tu także Pałac Lucerna. Można zapomnieć także o bardzo okazałym budynku Muzeum Narodowego, który posiada znakomitą kolekcję z zakresu historii naturalnej czy muzyki. Muzeum zachwyca swoją różnorodnością i jest obowiązkowym punktem każdej wycieczki. A ja już teraz zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do obejrzenia wideo z Placu Wacława i z jego okolic.
Kolczany powstały dzięki ingerencji księcia Brzetysława w roku 1880 i przez wiele stuleci znajdowała się tutaj siedziba czeskich książąt i królów. Hradczański kompleks zamkowy został uznany za jeden z największych kompleksowych zamków na świecie. Na terenie znajduje się bardzo duża ilość zabytków. Spośród tej sporej ilości do najciekawszych można zaliczyć katedrę Świętego Wita, stary pałac królewski wraz z salą Władysława, złotą uliczkę z małymi domkami, które w dawnych czasach zamieszkiwali złotnicy i nie tylko, a także urzekające ogrody królewskie czy bazylika Świętego Jerzego. Katedra Świętego Wita, choć jej cała nazwa brzmi Katedra Świętego Wita, Wacława i Wojciecha, była budowana przez ponad 6 wieków i należy do integralnej części zespołu zamkowego na Hradczanach. Jest jednym z cenniejszych przykładów architektury dojrzałego gotyku w Europie Środkowej. Jest siedzibą arcybiskupów praskich, a także miejscem spoczynku czeskich wybitnych osobowości. Katedra była budowana przez blisko 600 lat i należy do obiektów, które są najchętniej odwiedzanymi zabytkami w czeskiej stolicy. Dlatego prawie cały czas można natknąć się w tym miejscu na tłumy odwiedzających. Na szczycie wielkiego, bo ponad 300-metrowego wzgórza Petrin umieszczona została trochę mniejsza wieża, podobna do paryskiej wieży Eiffla. Mówię podobna, ponieważ jeśli przyjrzymy się jej dokładniej, zauważymy więcej znaczących różnic niż nam się wydaje. Wieża pełni funkcję punktu widokowego, z którego można podziwiać przepiękną panoramę na Hradczany, Małą Stranę, Wełtawę, a także skrawek Starego Miasta. Ta platforma widokowa udostępniona jest dla zwiedzających przez cały rok, a żeby dostać się na górę, trzeba pokonać tylko 290 schodów lub skorzystać z windy. My byliśmy troszkę zmęczeni, więc wybraliśmy się na górę windą, a oto widoki, które ujrzeliśmy tuż po wyjściu z windy. Thank you.
Praga ma niepowtarzalny klimat. Można się o czym przekonać, spacerując wąskimi uliczkami, nie tylko w ciągu dnia, ale także i późnym wieczorem. My przygotowaliśmy dla Was wideo nakręcone późnym wieczorem z najpiękniejszych okolic Pragi i właśnie do obejrzenia tego filmu chciałem zaprosić Was wszystkich już teraz. Dobrym pomysłem na zwiedzanie Pragi jest wycieczka po najwyższych punktach widokowych w Pradze, a tych znajdziemy całe mnóstwo. My znaleźliśmy bodajże 5 i to właśnie z tych miejsc nakręciliśmy dla Was wideo, żeby pokazać Wam piękną panoramę Pragi.
Gonzaga to miasto, które zachwyca swym pięknem i nawet duża liczba turystów, jaką tu spotkaliśmy, nie przeszkodziła nam cieszyć się urokiem tego miasta. Spacerując wąskimi uliczkami, pijąc zimne piwo w lokalnych pubach, czy spoglądając na most Karola po zachodzie słońca, sprawiło, że poczuliśmy cudowną atmosferę tego miasta i w pełni zgadzamy się z opinią tych, którzy twierdzą, że jest to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miast Europy. Praga to miasto, które podbiło nasze serca, miasto, do którego na pewno wrócimy. Dziękujemy raz jeszcze i do zobaczenia w następnym filmiku, tym razem z zupełnie innej części Europy.